Mam zaszczyt przedstawić redaktora Mariana Piotra Romaniuka, absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, u którego od 1977 roku owocem jego pracy zawodowej na miejsce czołowe wybija się praca twórcza z zakresu publicystyki i redakcji. Aktualnie w swoim dorobku ma ponad 60 publikacji książkowych i wiele innych przyczynków publicystycznych. Są to głównie publikacje dotyczące najnowszej historii Kościoła. Na początku pragnę podkreślić, że swoją pracę rozpoczyna we współpracy z ojcem Benignusem Sosnowskim, moim współbratem kapucynem z ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakończyniu. Owocem tej pracy są m.in. następujące publikacje. Czterotomowa seria wydawnicza W trosce o trzeźwość narodu, w których to publikacjach znaczą część zajmują teksty czcigodnego sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Z biegiem lat powstały także oddzielne publikacje z pełną dokumentacją tekstów świętego Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Oprócz różnych publikacji, których nie sposób jest wymienić, chcę się skupić na publikacjach dotyczących osoby czcigodnego sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Do naczelnych, fundamentalnych owoców pracy pana redaktora należą życie, twórczość i posługa prymasa tysiąclecia. To czterotomowa edycja zawierająca 3500 stron ze szczególną chronologią życia i działalności z opisem wydarzeń i fragmentami przemówień. Jest to bardzo cenne dzieło stanowiące klucz i pomoc do prac nad osobą prymasa tysiąclecia. Obok tego na szczególną uwagę zasługuje przewodnik bibliograficzny za lata 1924-2017. W ubiegłym roku ukazało się drugie dwutomowe wydanie dzieła prymasa tysiąclecia w słowie pisanym, znacznie poszerzone i uzupełnione. Jest to bibliografia podmiotowa i przedmiotowa, aneksy i indeksy, razem 1700 stron. Dzieło stanowi niezastąpioną pomoc dla historyków i badaczy. Poza tym prymas Wyszyński, bibliografia i wybrane źródła, Czas to miłość, 8 tomików wyboru myśli i aforyzmów, które przygotował do druku wraz z żoną. Kardynał Stefan Wyszyński, rys biograficzny w 30. rocznicę narodzin dla nieba. Prymas tysiąclecia w Polaków pamięci, potem czcigodny sługa Boży kardynał Wyszyński w trosce o trzeźwość narodu. Na uwagę zasługuje wspaniały album Pożegnanie. To dokumentacja okresu żałoby po katastrofie prezydenta Rzeczpospolitej i niezgitowanej wspólnoty samolotu pod Smoleńskiem. Marian Romaniuk także przygotował do druku homilie smoleńskie upamiętniające zmarłych w narodowej tragedii pod Smoleńskiem, wygłoszone w Bazylice Archikatedralnej Warszawskiej, a wygłoszone w latach 2010-2014. Marian Romaniuk wygłosił wiele prelekcji i wykładów o posłudze i dokonania prymasa Wyszyńskiego. Jednym z wielu było wystąpienie na Forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli 24 maja 2016 roku, kiedy to wraz z panią Anną Teresą Pietraszek i profesorem Janem Żarynem uczestniczyli w konferencji pod tytułem Za żelazną kurtyną, prezentując nieznane fakty dotyczące aresztowania i uwięzienia prymasa na forum międzynarodowym. 5 lat temu, po śmierci niespodziewanej księdza profesora Piotra Niteckiego, który wspomagał w pisaniu biografii kardynała Wyszyńskiego, za zgodą księdza kardynała Kazimierza Nycza,
zaprosiłem pana redaktora Romaniuka do współpracy nad przygotowaniem pozycji o heroiczności cnotów. I pan redaktor bardzo owocnie pracował i współpracował ze mną nad dokończeniem pozycji o heroiczności cnót, która jest fundamentalnym dziełem do beatyfikacji. Wśród tych prac chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Mianowicie, gdy aresztowano prymasa Wyszeńskiego na pierwszym etapie w Rywałdzie, a ubowiec zaklejał mu szyby, ażeby świat go nie widział, to jednak w kilka dni wiadomość ta przedostała się do Rzymu, a w dniu 3 października 1953 roku kardynał Klement Mikara, ówczesny prefekt miasta, zarządził odprawianie przez kolejny tydzień mszy świętej w każdej parafii w intencji uwięzionego prymasa. Następnie z całego świata zachodniego do Watykanu nadchodziły telegramy potępiające ten zbrodniczy czyn. Ta korespondencja trwała do 3 grudnia. Zebrała się ogromna ilość materiału, co było publikowane w L'Osservatore Romano. Do Polski to czasopismo nie docierało tylko w jednym egzemplarzu do wiadomego urzędu. I było to wówczas zakazane i nieznane. Pan Romaniuk w swojej dociekliwości w dzienniku watykańskim potrafił odszukać odpowiednie teksty i wyliczyliśmy, że zebrało się 3,5 tysiąca tej korespondencji. Po prostu biblioteka. Tak świat zachodni zareagował na uwięzienie polskiego kardynału. Kończąc moje słowa, dziękuję panu redaktorowi za 3-letnią intensywną współpracę, nie tylko w godzinach urzędowania w kurii, ale i w domu. I w tym okresie przygotowaliśmy, czy właściwie zakończyliśmy, 3-tomową pozycję o heroiczności cnót sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, którą kardynał Kazimierz Nycz 25 listopada 2015 roku złożył w kongregacji na ręce kardynała Angelo Amato, prefekta. I dzięki temu w następnym roku, 26 kwietnia 2016 roku, Kongres Teologów Konsultorów jednomyślnie orzekł heroiczność cnót sługi Bożego. Jak wiemy, został potem ogłoszony dekret o heroiczności cnót. Ale do tej daty pozwolę sobie jeszcze coś dodać. Mianowicie 29 listopada minionego roku, 18, Konsylium Lekarskie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych orzekło cud, czy zatwierdziło cud uzdrowienia młodej dziewczyny za przyczyną kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego. A więc to orzeczenie otworzyło drogę, czy wrota, jak się to chce powiedzieć, do dalszej końcowej pracy nad procesem. Bo teraz oczekujemy na posiedzenie następnej komisji konsultorów teologów, których zadaniem jest stwierdzić, czy uzdrowienie tej dziewczyny miało związek z modlitwą za przyczyną sługi Bożego. Będzie pewnie w niedługim czasie. Następnie będzie oczekiwana ostatnia komisja kardynałów i biskupów, to zawsze w odstępie 2-3 miesięcy, która wydaje już ostateczny werdykt zatwierdzający uzdrowienie i następnie prefekt kongregacji przedstawia papieżowi protokół tejże komisji. Papież podpisuje i poleca prefektowi opracowanie i opublikowanie dekretu o cudownym uzdrowieniu.
I to jest dopiero zakończony proces i otwarta droga do beatyfikacji, na temat której nie wypada nic mówić. Ona nadejdzie w swoim czasie, bądźmy dobrej myśli. A więc mojemu współpracownikowi gratuluję i dziękuję za wspaniałomyślną i owocną współpracę. Życzę wszelkiej pomyślności na dalszą służbę Kościołowi. Dziękuję bardzo.